Dzisiaj zobaczycie, co by się stało, gdyby Charlie i fabryka czekolady powstałoby w Polsce. A po co ty w ogóle wracałeś, co? Na zmywaku ci nie wyszło? Morda! Nie no, serio, reżyser się naoglądał troszeczkę za bardzo tego filmu. Bardzo dobrego swoją drogą, tylko że niestety nie zrobił dobrego par dokumentu. Adrian, naprawdę się postarałeś. Chyba jeszcze nigdy nie jadłem nic tak dobrego spod twojej ręki. Ale ciasto Tomka zwaliło mnie z nóg. Firma jest twoja, synu. Zobaczysz, że szybko tego pożałujesz. No dzisiaj nic słodkiego nie zjesz, ponieważ oglądasz bardzo gorzkie ciumkaj loczki. Tup, 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 tup. Ciumkaj loczki. Zanim zaczniemy, to chciałbym wysłać całe moje serce do Polek, które właśnie walczą z tym chorym rządem, który pozbawił je wyboru. Nie dajcie się, nie przerwajcie swojej walki, ponieważ jest teraz wielu osobom na rękę, aby się przestały. Nie tym razem. Jestem z wami. Ja zawsze chciałam mieć swój salon kosmetyczny. 30-letnia Agnieszka Witkowska, córka właściciela dobrze prosperującej cukierni, miała niebawem poślubić swojego równolatka, Adriana Lepiarza. Adrian Lepiarzunio! Który pracował u jej ojca. Ponieważ matka dziewczyny zmarła kilka lat wcześniej, tego dnia rodzina w bardzo skromnym gronie celebrowała zaręczyny. 60-letni Krzysztof przygotował niespodziankę dla córki. Tato, ten tort jest piękny. To tylko namiastka tego, co będziecie jeść na weselu. Na weselu to będziecie jeść resztki z tego tortu, więc małe kawałeczki gnoje. Taki teść to skarb. Patrz, jak mi słodzi. Jak na cukiernika przystało. Pupa teścia. Najsłodsza ze wszystkich dupek. Adrian pracował z moim ojcem i tak się poznaliśmy. Długo zabiegał o moje względy, ale w końcu skradł moje serce i niedługo mieliśmy wziąć ślub. To jak długo on próbował włamać się do ciebie tam na chatę, bo nie rozumiem. Jakaś nietypowa świeczka. Kochani, to mój prezent dla was. Co? Na prezent świeczka? Za beznadziejny prezent! Trochę za wcześnie, ale przyda wam się porządny samochód. Tato, jeżeli mogę już tak do ciebie mówić, a gdzie to cacko można obejrzeć? Stoi w garażu. Biegnij szybko, pod maską ma tyle koni, że długo tam nie ustoją. Dzięki, mistrzu! Dzięki! Łysina teścia, najpyszniejsza ze wszystkich łysinek. Tata wiedział, jak zaskarbić sobie sympatię przyszłego zięcia. Adrian to typowy gadżeciarz, jak to facet. Słucham, co? Czy ty mnie właśnie nazwałaś kobietą inspektorem gadżetem? Miałam tylko nadzieję, że nie pokocha tego samochodu bardziej niż mnie. No pewnie zrobi, jak typowym. On akurat zrobi, to akurat zrobi. Podczas gdy Adrian oglądał podarowany samochód, ojciec postanowił przeprowadzić z córką poważną rozmowę. Powoli zaczynam myśleć o emeryturze. Tato, ale o czym ty mówisz? Przecież ta firma to całe twoje życie. Tak, ale czas powiedzieć sobie dosyć. Lekarz kazał mi ograniczyć cukier, a wiesz, że w moim zawodzie to nierealne. Jeszcze jeden taki banalny tekst i wyjdę z tortu, obiecuję. Rozumiem to, co zamierzasz. Chciałbym, żebyś przejęła pałeczkę. Tato, ale to zupełnie nie mój świat. Ja zawsze chciałam mieć swój salon kosmetyczny. Przecież wiesz. No i nie chorować na nadwagę. Wiem, ale zrozum. Co ja mam zrobić z tym całym dorobkiem życia? Oddać w obce ręce? Przemyśl to, proszę. Wiedziałam, jak ważna jest dla taty ta firma. Zbudował świetną markę i ludzie kochali jego wyroby. Ale ja miałam zupełnie inne plany na życie. Byłam w totalnej kropce. Chwilę później Agnieszka wyszła przed garaż, by przedyskutować z narzeczonym propozycję ojca. Ło, ale duży garaż mają. Stoi w garażu. Adrian, ojciec chce przejść na emeryturę i właśnie zaproponował, żebym kontynuowała jego dzieło. No to świetnie, kochanie. No nawet nie wiesz, jak się cieszę. No widzisz, tylko że ja muszę się zastanowić. Co ty, jaja sobie robisz? Skarbie, nad czym się tutaj zastanawiać? Nie można tracić takiej szansy. Adrian, to jest twoja szansa, a nie moja. To ty dostałeś bufa od ukochanego, słodkiego tatusia, inaczej zwanego sugar daddy. Ja mam inne plany. Posłuchaj, ja się tym zajmę. No dobra, może na początku trochę mi pomożesz. Ale sama zobaczysz, że jak rozkręcimy ten biznes, to po 2 latach 3 salony kosmetyczne otworzysz. Agnieszce bardzo nie spodobał się punkt widzenia Adriana. Ale jak to? Pieniądze trzeba, by otworzyć salon kosmetyczny? A rzeczyńską sprzeczkę przerwało pojawienie się niespodziewanego gościa, dawno niewidzianego brata Agnieszki, 35-letniego Tomasza. Braciszku, gdzie ty się podziewałeś? Jeszcze się nie urodził. Po pełnym wzruszeń powitaniu Agnieszka zaprosiła brata do domu. Jednak pomiędzy ojcem i synem była widoczna rezerwa i ślady zadawnionego konfliktu. Tomek, Boże,
Jak ty wyglądasz? Gdzie ty byłeś przez te lata? W więzieniu? Zaskoczę cię, ale nie. Byłem za granicą. Wiecie, no, może mówicie dalej o tym samym. Wróciłem niedawno. Już raczej na stałe. Co, na Saksach się nie powiodło? Wróciłeś do tatusia po pieniądze? Nie chcę twoich pieniędzy. Przyszedłem po pamiątki po mamie. To jest naprawdę niesamowite, słuchajcie. Willy Wonka powrócił do swojego ojca, a jego ojciec wygląda totalnie jak z tego filmu. No jakby jeden do jeden. No zobaczcie, no jeden do jeden. Przez tyle lat się nie odzywałeś. I nagle taki sentymentalny. Gdybym nie wyjechał, to byśmy się pozabijali. Nigdy nie mogliśmy się dogadać. Wynoś się z mojego domu. O, już się nie dogadali. Chcę odebrać to, co mama dla mnie zostawiła. Zabrakło na dragi? Będzie sprzedawał pamiątki po matce. Jeszcze słowo, frajerze. Wynocha, powiedziałem. Głuchy jesteś? Czy zapomniałeś, gdzie są drzwi? Pomogę ci. Proszę, zapraszam. Przestańcie do cholery. Dobra, dobra, sam pójdę. Widać, lepiarz jest zazdrosny o łysinkę teścia. Tylko ja mogę cmokać, tylko ja! Czułem się fatalnie, wyrzucając syna z domu. Ale nie mogłem mu wybaczyć, że zniknął bez słowa i zostawił mnie na tyle lat. Nasze relacje nigdy nie były wzorowe. Ale czy można tak po prostu uciec? Nie chcę nic mówić, ale Willy Wonka też uciekł z domu. Jak potem wrócił, tam nie było tego domu. Tak, zbyt wiele razy oglądałem Charlie i Fabryka Czekolady. I niczego nie żałuję. Następnego dnia Krzysztof i jego przyszły zięć wrócili do codziennych obowiązków. Mężczyźni jak zawsze pod koniec miesiąca sprawdzali faktury za zamówiony towar. Co to za okno za nimi? Halo, czy to jakaś wystawa Thermomixu? Ceny owoców to jakiś koszmar. Chyba musimy znaleźć nowego dostawcę. Spokojna głowa, ja się tym zajmę. Ale musimy pomyśleć o rozwoju. Mocna ekspansja, to jest to. Tylko żeby jakoś na tym nie ucierpiała. Szefie, to znaczy tato. Jak przejmiemy z Agą stery, to wszystko będzie na tip-top. O proszę. Ktoś tu już przejmuje fotel prezesa. Byłam wściekła na Adriana. Ja chcę salon kosmetyczny! Ja zawsze chciałam mieć swój salon kosmetyczny. Córa postanowiła pogadać z ojcem na osobności i przekonała pana Czekoladkę, by ten dał jeszcze jedną szansę synkowi i dał mu chociażby te pamiątki po matce. Pod wpływem córki Krzysztof postanowił pojednać się z synem. Kilka dni później zaprosił go do domu. Pretekstem było przekazanie pamiątek po zmarłej mamie. Tu są wasze zdjęcia wspólne i bajki, które ci pisał, jak byłeś mały. Proszę. Taki trochę mystery box. Co robiłeś, jak cię wywiało? Mieszkałem w Berlinie. Początki były trudne. Pracowałem na zmywaku. Za marne grosze. Ale zacząłem pracę w zawodzie. I co, jesteś cukiernikiem? Tak. Zawsze to kochałem. Ale wiecznie się nie dogadywaliśmy. Ciągle mnie krytykowałeś. Przy tobie czułem się jak zero. A wystarczyło dać buziaka w dwie łysiny tatusia. I na zmywaku odzyskałeś godność. Nie, odzyskałem potem. Jak zacząłem się uczyć u najlepszych niemieckich cukierników. Pewnie chodzi o Linder, Ferrero Rocher i Snickers. Następnego dnia Krzysztof zorganizował rodzinne spotkanie. Mężczyzna wpadł na pomysł konkursu cukierniczego. Zwycięzca miał przejąć firmę. Przygotujecie z Tomkiem konkursowe desery. Jak wygrasz, firma jest Agi i prowadzicie ją razem. Gdy wygra Tomek, sprawa jest jasna. Ojciec, ja sobie robisz? Nie zamierzam rywalizować z tym pączkorobem. Pączkorób zasrany! Tomek, zaczekaj. Ja wiem, że to głupie, ale proszę cię, zgódź się. Żartujesz? No co, ja mam 5 lat i kręcę na włosy? Znam swoją wartość. Ale zrób to dla mnie. Mnie ta firma w ogóle nie interesuje. To Adrian ma parcie. To akurat zauważyłem. A swoją drogą, siostra, skąd ty w ogóle go wytrzasnęłaś? Wcześniej był normalny, teraz mu coś odwaliło. Zmienił go przystojny starszy mężczyzna. Właśnie dlatego zależy mi, żebyś to ty przejął cukiernię. A to coś zmieni? Wtedy okaże się, czy zależy mu na mnie, czy tylko na firmie i pieniądzach ojca. Oj, siostra, ale ty sobie komplikujesz życie. Proszę, życie jest bez ludzi, tak słyszałem. Przekonany przez siostrę Tomasz, następnego dnia pojawił się na konkursie. Mężczyźni Tomasz i Adrian przystąpili do rywalizacji. A po co ty w ogóle wracałeś, co? Na zmywaku ci nie wyszło? Morda! Halo, co to za negatywne emocje? Spływają do sernika. Masz szczęście, bo jeszcze moment i rozwaliłbym ci krętę. Słucham. Kiedy Tomek wyszedł z kuchni, Adrian dosypał czegoś do przygotowanego przez niego deseru, a następnie schował opakowanie z tajemniczym proszkiem do plecaka konkurenta. O, tajemnicza suli z Biedronki! Nieco ponad godzinę później doszło do degustacji konkursowych deserów. Sernik! Oni po prostu zrobili sernik! Adrian, naprawdę się postarałeś. Chyba jeszcze nigdy nie jadłem nic tak dobrego spod twojej ręki. Naprawdę, bardzo się cieszę. W końcu uczyłem się od najlepszego cukiernika w mieście. Ale ciasto Tomka zwaliło mi z nóg. Firma jest twoja, synu. Zobaczysz, że szybko tego pożałujesz. Co tuście? Ten pana dokument! Dawne zachowanie Adriana mi się nie podobało, ale wtedy zrozumiałem,
że ten człowiek nie nadaje się ani na męża dla mojej córki, ani na właściciela cukierni. Nie rozumiem. Wyczułeś to ze sernika z Lidla? Zrobiłeś sernik polany olejem z pestek dyni. To było pyszne. Ale synu, to nie jest na nasz rynek. Tutaj ludzie chcą polewy czekoladowej. Ma być prosto i słodko. Wtedy coś we mnie pękło. Przypomniałem sobie dawne czasy, kiedy ojciec na każdym kroku mnie krytykował. Nawet jeśli zrobiłem coś dobrze. Zrozumiałem, że trzeba iść własną drogą. Mam teorię, że on po prostu sobie nie radzi z krytyką, więc dlatego zabija ojca. O Jezu. Nagle tata Agnieszki i Tomka poczuł się bardzo źle. Usiądź. O matko. Boże, tato, dzwoni po pogotowie. Agnieszka, widząc w jakim stanie jest tata, zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Czas umierać! Brakuje tu tylko, aby ktoś powiedział słodkich snów. Czy może pani przełączyć telefon na tryb głośno mówiący? Chciałbym zadać pani tacie kilka pytań. Tak, już przełączam. Tato, operator chce z tobą porozmawiać. Błagam, niech pan przyśle karetkę. Ja nie chcę umierać. Nie zbudował jeszcze swojej czekoladowej trumny. Jest mi bardzo słabo. To chyba zawał. Tato, nie pozwolimy ci... W trakcie rozmowy z operatorem 112 Krzysztof niebezpiecznie zsunął się z krzesła. Wszyscy obawiali się, że przechodzi zawał mięśnia sercowego. Albo ma śliską pupę od... Przepraszam, wiem, za dużo. Już przestałem. Już nic nie będzie o pupach. Proszę powiedzieć, jak ma pan na imię? Krzysztof. Panie Krzysztofie, czy odczuwa pan ból w klatce piersiowej? W okolicy mostka? Tak. Bardzo boli. Całe ciało mnie boli. Czuję pieczenie w przełyku i w żołądku. Wszystko przez ciebie, Tomek. Od kiedy wróciłeś, zaczęły się same problemy. Po prostu jego sernik był tak zajebisty, że aż ojca zabiło. Ojca zalał zimny pot. Jest przeraźliwie blady. Ej, w tym odcinku oni mają konkurs na to, kto będzie bardziej mówił odrealnione rzeczy, których nigdy w życiu żaden człowiek by nie powiedział w dialogu. Słyszałem, że na zawał najlepszy jest kaszel. Czytałem w internecie. Tato, spróbuj kaszlnąć kilka razy. To powinno pomóc. To nie jest prawda. Proszę nie marnować czasu na niesprawdzone, nieskuteczne formy udzielania pomocy. Naprawdę ładnie powiedziane, zamknij mordę, debilu. Ja myślę, że on został otruty. Otruty? O czym ty mówisz? Już nie udawaj, idioty, sam widziałem, jak czegoś dosypałeś do sernika. Ten to już sam na siebie kabluje. Tomek, czy on mówi prawdę? Zwariowałaś? Miałbym truć własnego ojca? Już wam całkiem odbiło. Aga, sama zobacz, sprawdź w plecaku. On dosypywał czegoś z takiego szklanego słoiczka, potem to chował. Jak się przyzna, co to było, to można będzie łatwiej pomóc ojcu. Tomek, naprawdę to zrobiłeś? O, tata ożył, więcej mówcie, że chcieliście go otruć. To działa! Czego mu dosypałeś? Mów! Pani Agnieszko, czy pani coś znalazła? Jakiś szklany słoik. W środku jest jakaś substancja. Niczego mu nie dosypałem, nie wiem skąd to się tam wzięło. Gadaj! Jesteś morderca! Tomasz, nie wierząc w uczciwe zasady konkursu, postanowił zarejestrować całe zdarzenie. Okazało się, że ustawił niewielką kamerę, która nagrywała całą jego rywalizację z Adrianem. Nagrywałeś to, ale po co? Na pamiątkę dla potomnych, że widzieli, jak cię zaorałem. Oho, z pokolenia na pokolenie będzie przekazywana kaseta VHS, gdzie będzie pokazywane, jak dostałeś w dupę. Miało być bez... Z tym, jak przegrywasz bitwę serników. Może to ty mu czegoś dosypałeś, co? Ojciec stracił przytomność! Ojciec... Proszę natychmiast skończyć awanturę i proszę kontrolować oddech poszkodowanego. Boże, on chyba nie oddycha! Nie oddycha! Co mamy robić? W tej sytuacji będziecie państwo musieli przeprowadzić resuscytację. Dawajcie teraz konkurs na pierwszą pomoc. Kto wykona dobry smacz serca, dostaje firmę ojca. Kiedy sytuacja wydawała się, że stała się beznadziejna, bo Krzysztof przestał oddychać, pod dom podjechali ratownicy medyczni. Co ty, narrator, gada? Sytuacja jest kiepska, bo tata nie żyje. Szkodowany musiał być jak najszybciej przetransportowany do szpitala. Maska tlenowa, dostarczając wzbogaconą mieszankę tlenową, ułatwiała oddychanie. Tomek, na pewno niczego mu nie dosypałeś? Siostra, proszę cię! Myślisz, że wróciłem do kraju po to, żeby zabić ojca i pójść siedzieć na resztę życia do więzienia? Brzmi jak super plan! Zaraz, a ty gdzie jest? Tymczasem Adrian nagle postanowił opuścić pomieszczenie. Tomasz, starając się go powstrzymać, zaczął się z nim szarpać. Nagle zorientował się, że Adrian ukrył w kieszeni jego kamerę, rejestrującą przebieg konkursu. Mężczyzna próbował wynieść ją z domu, żeby pozbyć się obciążających go dowodów.
Nie mogłam uwierzyć w to, co się działo. Nie mogłam uwierzyć w to, co się działo. To niedobrze, może to udar mózgu. No i chwilę potem pan Czekoladka był już na pogotowiu i przeżył i kilka dni później wrócił do domu. Tomasz zgodził się przejąć rodzinny interes, a Agnieszka szykowała się do otwarcia wymarzonego salonu kosmetycznego. Ona ten salon otwiera to w garażu, bo ja nie wiem, skąd ona ma te niby pieniądze, ale moje pytanie przede wszystkim na koniec jest takie, gdzie był Charlie z fabryki czekolady? No dobrze, moi drodzy, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Widzimy się w niedzielę, jeżeli chodzi o dłuższy odcinek. Oj, nie będzie dobrze, nie będzie dobrze w niedzielę. Powodzenia w życiu. Trzymajcie się. Pa, pa.